Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach i Twoja przewodniczka po mapie Twojego ciała i dążenia do korzystania z Twojego naturalnego, cielesnego, kobiecego potencjału. Moja droga, jeżeli mnie oglądasz, to na pewno nie przez przypadek. Wyszukujesz takich treści, bądź w jakiś sposób zainteresowałaś się czymś związanym z cielesnością, kobiecością, orgazmicznością i takie treści jak moje po prostu do Ciebie przychodzą. Co jest super, i bardzo cenię to w algorytmach. No, jasne, one mają swoje pady, ale to akurat jest niewątpliwa zaleta. I jestem temu wdzięczna, bo jeżeli teraz mnie oglądasz, to super ekstra. Ja nie zliczę tych kobiet, które przychodzą do mnie na procesy albo spotykają się ze mną na konsultacjach i zaczynamy ze sobą później pracować, które nie powiedziałyby czegoś w rodzaju: um, Mam problem z libido. <noise> ja bardzo. Chcę chcieć, ale nie chcę. Albo chciałabym pożądać i w sumie to nawet czuję, ale coś mnie blokuje i mnie zatrzymuje. I mam bardzo niskie libido, i w zasadzie to ja nie wiem, czy ono w ogóle istnieje. I, i, I kluczowe pytanie, które bardzo często pada, a które trzeba uciąć. I co jest ze mną nie tak? Wszystko jest z tobą w porządku. Nic nie jest z tobą nie tak. Jeżeli jeszcze czegoś naprawdę cieleśnie, karnalnie nie czujesz, nie wiem, czy można powiedzieć karnalnie w zasadzie, um, no, ale, no ale powiedziałam, okej, okay, cieleśnie, <grystanie> to nie znaczy, że tego nie ma. To może tylko znaczyć, że jesteś preorgazmiczna. To może znaczyć, że rozwijasz się dopiero i zanim to poczujesz, to musisz się najpierw o tym dowiedzieć i uwierzyć. I czasami wielu kobietom, może jesteś jedną z nich, Wystarczy zapewnienie, że tak, masz libido i ono naturalnie jest bardzo wysokie. Wszyscy mamy wysokie libido. Ale najpierw obalmy kilka mitów, w tym jeden najważniejszy. Co to w zasadzie jest libido? Ok, libido to jest ten wskaźnik podniecenia, wskaźnik pożądania, wskaźnik wyrazu takiej ochoty na seks, na zbliżenie, na intymność. Co się łączy z takim odczuciem w ciele, często? I tak często właśnie myślimy o Libido. Ok? I kiedy mamy obraz przed sobą, to. bo to jest ważne, to jest pytanie, które zadaję kobietom, z którymi pracuję: co to dla ciebie znaczy Libido? I pokaż mi obraz, opisz mi obraz osoby, która ma wysokie Libido. I one wtedy opisują coś, co było też moim dawnym obrazem, a jest bardzo szkodliwe. Ok? Opisują opis osoby, która no, sobie jest napalona. Która idzie sobie na zakupy do Lidla, dajmy na to i po prostu non stop myśli o seksie. I one się wtedy tyrają, ok? Wszystkie te laski się potem tyrają, że one tak nie mają, wtedy, kiedy im na tym zależy, żeby miały. A to jest absurd. To jest absurd. I <laughs> drugi mit to jest taki, że to libido to sobie można tak włączyć. No nie, nie można tak po prostu go sobie włączyć typu um, jestem zmęczona, bolą mnie plecy, mam migrenę, mam PMS i w ogóle, no ale zrobię coś takiego, że nagle ono będzie i będę super kochanką i w ogóle. To tylko robi presję. Robimy sobie taką presję potem, że akurat moje ciało teraz nie chce albo ja tak nie potrafię i znowu i wracamy do podstawy tych naprawdę dojmujących pytań, co jest ze mną nie tak. Znowu wszystko jest z Tobą w porządku. To, co mnie martwi osobiście, to to, że Bardziej się kwestionujemy niż sobą ciekawimy. I mam tu na myśli to, że, podając przykład mnie dawnej, ja też się kwestionowałam, właśnie raczej kminiłam, co jest nie tak, co powinnam zrobić, jaka powinnam być, jakie cechy mam mieć, żebym właśnie była postrzegana albo żebym no. Nie wiem, osiągnęła to, na czym mi zależy, I, i, i mi chodziło, no wiadomo, chodziło mi o przyjemność, wiadomo, chodziło mi o to, żeby być blisko w relacji. Ale drogi, jakie obierałam do tego, były bardzo. Nie, okej. Okay. Ja dziś wiem, że one mnie krzywdziły. One krzywdziły też moich byłych partnerów i mojego męża na początku. Ale przede wszystkim mnie samą. <laughs> po pierwsze, kompletnie pomijałam w wewnętrznym dialogu i wiele kobiet też to robi. Okej. Okay. Um. Może też właśnie jesteś na tym etapie. Wiele kobiet pomija w wewnętrznym dialogu siebie, swoje ciało, i dzięki temu, przepraszam, przez to pomija też w dialogu swojego partnera czy partnerkę. O co chodzi? Już podam przykład. Powiedzmy, że mam ochotę na bardzo przyjemny wieczór, zakończony bardzo przyjemnym seksem. I powiedzmy, że tak się składa, mam partnera do tego, czy tam partnerkę. I mam taką ochotę, więc gdzieś tam przed południem wysyłam jej czy sms smsa, że no fajnie by było spędzić fajny wieczór, co nie? No i on lub ona odpisuje, no fajnie by było. Nie chcę. tak, okej, okay, fajnie, super, okej, okay. wrócę do domu, ogarnę się i tak dalej. I wracam do domu, ale jestem bardzo zmęczona po pracy. Więc okej, okay, trzasnę sobie dwie kawy, żeby mieć trochę więcej energii. Może pójdę na spacer, to mnie trochę doładuje. I wracam do domu, i potem coś zjem, i mam taki znowu spadek, bo znowu cukier trochę skoczył, i w ogóle ona czy on wracają do domu, i generalnie zajmują się swoimi rzeczami. Ale ja mam plan, zresztą mam na piśmie, no nie smsa, -er, tak, żeby fajnie by było, więc okej. Okay. No i idę pod prysznic, wychodzę, i jest ten wieczór. I tak siadam przy partnerze czy przy partnerce i tak czekam, tak troszeczkę przytulę albo tam coś tam szepnę i nic się nie dzieje. I mija 20 minut, 45 godzina i moja frustracja narasta, a potem po prostu już siedzę i pff, to ja to walę. I teraz o co tu chodzi? <grych> Kto tego nie robił, ok? Ja, ja bez przerwy tego doświadczałam. <laughs> to nie jest przyjemne doświadczenie. Ja wewnętrznie, przyznaję szczerze, życzyłam ja odrzucona. Ja się czułam po prostu pozostawiona, taka, wiecie, taka Jezu, ile się staram, narobię, ogarnę, przygotuję wszystko i tak dalej. A on po prostu nic nie widzi, nie czai i w ogóle. O co, come I to jest, to, jest, to jest częsty scenariusz, który się gdzieś powtarza, ale w tym dialogu pominięto właśnie. Swoje ciało, siebie i tę drugą osobę przez to. Ja na tym kanale non-stop mówię o tym, jak ważna jest komunikacja i że ona zaczyna się od nas. Po pierwsze, to co jest najważniejsze, to właśnie otworzyć się na ten pełny, prawdziwy dialog ze sobą, ze swoim ciałem i dzięki temu ze swoim partnerem czy partnerką. I dziś, tak jak ja to robię i tak jak staram się uczyć tego kobiety, z którymi pracuję. No, to trzeba się po prostu wsłuchać siebie na początek. Jeśli mam na coś ochotę, to po pierwsze to wyrażam i to dosyć bezpośrednio, tak? Ja wiem, że może się to łączyć z odrobiną wstydu, ale warto to zrobić. I po prostu dać do zrozumienia partnerowi czy partnerce. Ej, mam ochotę na seks. I chciałabym, żebyśmy zrobili tak, żebyśmy do wieczora, do tej godziny byli gotowi na to, żeby to robić. Co ty na to? Po prostu cię do tego zapraszam, ale jeśli dziś nie masz ochoty, to rozumiem, spróbujemy kiedy indziej. Ja po prostu dziś to poczułam albo poczułem, mam ochotę. Poczekaj, co partner, czy partnerka powie. W większość w zasadzie się zgadza, jeżeli macie zdrową, przyjemną relację, która jest nastawiona na rozwój i konflikty potraficie przechodzić całkiem dobrze. Ok? I następna rzecz to, kiedy rzeczywiście jesteś już po pracy, dajmy na to, posługując się poprzednim przykładem, ale jestem zmęczona. To ja to wyrażam po prostu. I mówię mojemu mężowi, czy, czy ty możesz powiedzieć swojemu partnerowi, czy partnerce. Wiesz, napisałam ci takiego hot SMS-a albo takiego Hot Voice maila ci nagrałam, a czuję się teraz trochę wyzuta z energii. I to jest OK. I to jest OK. Poczekaj na feedback. A ty? A ty jak się masz? A ty jak się czujesz? I zróbcie sobie taką aktualizację właśnie. nie? Bo jednak no, wychodząc rano do pracy, czy zajmując się swoimi rzeczami. Po powrocie do domu, ponownie się ze sobą spotykając, jesteście już troszeczkę innymi ludźmi. To się codziennie trochę zmienia, więc po prostu pogadajcie ze sobą. I spytajcie się siebie, co plan aktualny, co możemy zrobić z tym. I właśnie, i wtedy trzeba się sobą zająć i zaopiekować. Bo te same czynności, o których wspomniałam poćwiczyć, wyjść na spacer, wziąć prysznic, a zacząć uwodzić ukochanego czy ukochaną, one bez komunikacji stają się nadużyciem siebie i partnera. One z komunikacją stają się zaproszeniem do bliskości. I teraz, kiedy możecie to przedyskutować, kiedy możecie się spotkać wewnątrz tej przestrzeni, to przynajmniej możecie się spytać siebie, czego potrzebujesz. Albo powiedzieć na przykład: Ja potrzebuję czegoś. I potem tą potrzebę dla siebie spełnić. I spotkać się o tej danej godzinie czy na danej porze i zobaczyć, zobaczmy, jak to będzie. Może to założenie, które wypłynęło rano przez ten SMS czy Voice, mail teraz może się spełnić? I podziękujcie sobie na koniec, że tak było. I teraz zmierzam z powrotem do tego, od czego zaczęłam. Libido, o co tu chodzi i czemu w zasadzie teraz zrobiłam ten cały taki miszmasz o komunikacji, gadaniu i takich przykładach? Bo widzicie, Libido wielu kobiet, mężczyzn również, ale wielu kobiet szczególnie. Ono nie jest takie, jak myślimy właśnie, tak, że ciągle chodzę na palona. Ono jest responsywne. Świetnie opowiada o tym dr Emily Nagowski. Odsyłam do jej prac, jej na przykład dokładu e, na TED. Będziecie mieli trochę więcej poszerzonego słownictwa na ten temat. Ale w skrócie wygląda to tak, że jasne, libido może być spontaniczne, a więc po prostu się pojawiać. I wtedy, no nie wiem, słońce świeci, jestem na palona, tak? Ale libido responsywne, które jest u znacznej większości ludzi na tej planecie, polega na tym, że no jest takie przysłowie, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No to w seksie jest tak samo. Z pożądaniem jest tak samo. Im więcej pieszczot, dotyku, im więcej komunikacji, intymności, bliskości, im więcej właśnie takiego przebywania ze sobą, ze swoimi ciałami, ze swoją skórą przy skórze, im więcej tego jestem, bardziej to narasta. Ja też w swoich treściach czasami przyznaję, że jakkolwiek uwielbiam seks i uwielbiam intymność z moim mężem, czy ze sobą, to mi się czasami po prostu nie chce. Ale wiedząc, że moje libido jest responsywne, wiem, co zrobić, żeby to ciało się nagle pobudziło, żeby rozbudziło tę energię. I. Potem bardzo chętnie weszło w tę przestrzeń, gdzie dostaje więcej i odsyła więcej. Do takiego wzajemnego karmienia się tym, co jest cudowne i do czego zapraszam. Naprawdę wszystkich ludzi, z którymi pracuję, wszystkie pary, które prowadzę, wszystkie kobiety, które przechodzą swoje procesy przy mnie i, i naprawdę potrafią dotrzeć do tego punktu, co jest fenomenalne. Zresztą, to jest bardzo istotne, żeby nauczyć się tej responsywności. Jak. No, po pierwsze, właśnie zbuduj komunikację ze swoim ciałem. I jak to zrobisz? I jak to zrobisz w tym kontekście seksualności, pożądania? Krótka i prosta odpowiedź, sama miłość. <noise> Uprawiaj seks solo, żeby wiedzieć, co cię pobudza, żeby wiedzieć, co lubisz. I uwaga, nie taki, gdzie bierzesz się od razu za ten najbardziej unerwiony, najbardziej erogenny punkt swojego ciała, po to, żeby się. Wyprzytykać? <noise> tylko, żeby naprawdę wymapować swoje ciało od góry do dołu. Wydotykać, wypieścić. Możesz je potraktować czymkolwiek. Możesz je odrobinę podszczypywać, drapać, głaskać, przyciągać po nim piórkiem, kawałkiem jedwabiu. Możesz słuchać muzyki i tańczyć, dotykając się jednocześnie. Możesz tylko wzdychać i mruczeć, sprawdzając, jak tembr Twojego głosu wpływa na to, co czujesz w swoim ciele. Możesz dotykać wszystkich rejonów swojego ciała, i naprawdę daj sobie czas na to, żeby je odkrywać. Bo dla większości z nas, samo miłość nie jest samomiłością, tylko dosłownie takim samogwałtem, albo takim przejściem ponad takim punktem, że mam taką ochotę, że już po prostu nie mogę, i muszę się wyprztykać. tak? I potem to po prostu nie smakuje. No i sorry, ale jeżeli jesteśmy strasznie głodni, i idziemy do Maka, no, to jemy śmiecia i czy to nas rzeczywiście odżywi? Nie, to ciało będzie dalej głodne, bo nie dostało wartości odżywczych i będzie szukało czego więcej. Więc nie dawajmy sobie takiego fast foodowego seksu, w tym fast foodowego solo seksu. ok? Po to robimy to solo, żeby umieć więcej i. Druga ważna rzecz umieć wdrożyć w to partnera czy partnerkę. Kto jest odpowiedzialny za Twoją rozkosz? Kto jest odpowiedzialny za Twoje ciało? Ty! Ty jesteś odpowiedzialna, Ty jesteś odpowiedzialny za swoją rozkosz, swoje ciało, i to Ty pokazujesz mapę do swojego ciała, do swojej rozkoszy. Ty, nikt inny. Tymczasem <grytanie> żyjemy w kraju albo w ogóle na świecie, bo pracowałam też z ludźmi z różnych krajów i ten schemat się dosyć często powtarza. Kobiety trochę jakby oczekują, że mężczyźni nauczą je rozkoszy, albo że to oni mają ją inicjować lub prowadzić. Może w tańcu, drogie panie, ale akurat tutaj trzeba przyjąć coś, co jest prawdziwe, a jest zgoła odwrotne od tego popularnego przekonania, ok? To my inicjujemy i to my zapraszamy, a mężczyźni robią ruch do nas. To my inicjujemy i zapraszamy, a to partnerzy i partnerki robią ruch do nas. Ok? I to może nie jest takie wygodne na początku, ale jest super uwalniające. I wiecie co jeszcze? Jeżeli jest Wam niewygodnie z tą myślą, to może warto, żebyście obejrzały, czy obejrzeli, jeżeli jesteście mężczyznami, a mnie oglądacie, mój film o obliczach i cieniach kobiecych. On był nakręcony naprawdę w fatalny sposób, ale zauważyłam, że jak się nim podzieliłam na YouTube, to oddźwięk był no, naprawdę niezwykły, a szczerze mówiąc, w ogóle się tego nie spodziewałam. <laughs> Więc chyba coś tam jest w tym. <laughs> W każdym razie warto spróbować zapoznać się z tą treścią. Może ona da Wam odpowiedzi, bo jeżeli boicie się przyznać, czego pragniecie, czego chcecie w tak bezpośredni sposób, to macie do zintegrowania z obraz wewnętrznej, uwaga, dziwki, tej łatwej, która de facto wypływa tylko z bardzo prostego, dychotymicznego ustawienia albo jestem dziewicą, albo jestem tą drugą. I jedno i drugie w zasadzie jest źle. <laughs> Bo miałabym być trochę jak ta dziewica, ale jednak w niektórych okolicznościach chciałabym być ta właśnie wyuzdana i w ogóle, ale jak to pogodzić? I to trzeba po prostu wiecie co zburzyć i położyć na stosie i spalić. Tego po prostu nie powinno być już. I tu bardzo świadomie używam słowa nie powinno. W każdym razie podsumowując, moje drogie, macie naturalne, wysokie libido. Z takim przyszłyście na świat. Libido jest przedłużeniem takiej dziecięcej potrzeby wyrazu autonomii i bliskości. I głębokiego poznawania tych dwóch aspektów autonomii i bliskości poprzez zmysły, poprzez sensualność, poprzez dotyk. I dzieci pragną dotyku, uwielbiają dotyk, uwielbiają bliskość z innymi ludźmi. I naprawdę jest wiele badań, które pokazują, że wystarczy odłączenie od dotyku mamy, a niemowlę nie rozwija się już tak dobrze, jakby mogło. Był też drastyczny eksperyment przeprowadzony bardzo dawno temu na niemowlętach. I nie pamiętam, przyznaję, w jakim to kraju było, ale odbierano niemowlęta matkom i po prostu przychodzono do nich po to, żeby je nakarmić i przewinąć. I one, tylko karmione i przewijane, one nawet umierały. Tak ważny jest dotyk, tak ważna jest bliskość. Więc Libido jest przedłużeniem tego naprawdę dziecięcego, niewinnego aspektu, jakim jest zarówno dążenie do autonomii i bliskości, bo Libido wyraża nas wewnątrz, bliskości z kimś. I czy nie jest to przepiękne przedłużenie miłości i jej fizycznego aspektu? W moim odczuciu tak. Jeśli się z tym zgadzasz, super, jeśli nie, to jest ok. To jest całkowicie ok. Ja absolutnie nie chcę, żeby wszyscy się ze mną zgadzali. To by było nudne. <laughs> A poza tym, um, ja nie jestem jak pomidorowa, żeby wszystkim smakować. <laughs> Więc, moja droga, masz naturalne wysokie libido. Ono najczęściej jest po prostu responsywne i to ty masz się go nauczyć. A ja życzę Ci przyjemnego procesu nauki. I jeśli czujesz, że. To wideo z tobą rezonuje, ta treść również. I chciałabyś więcej, chciałabyś się poznać bardziej, to zapraszam cię na konsultację, która nie zajmie więcej niż 45 minut Twojego czasu. Link do zabukowania konsultacji pod opisem filmu. A jeśli podczas tej rozmowy poczujesz, że chciałabyś spróbować, czy to procesu indywidualnego, czy grupowego, czy przyjechać na warsztaty grupowe, które prowadzę za jakiś czas, to. Zrobisz mi więcej niż przyjemnie, i już teraz czuję ogromną wdzięczność, choćby przez sam fakt, że dotrwałaś aż dotąd. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, przyjemnego procesu odkrywania i nauki, mnianośności, soczystości. I do zobaczenia, do usłyszenia.